O mój Boże! Jorisu w końcu wrzuciła nowy poradnik rysunkowy. Co to się stało? Hejka, z tej strony Jorisu i tak, w końcu wróciłam do poradników jak rysować manga. Co prawda, odcinek 19 miał dotyczyć perspektywy, ale po tak długiej przerwie muszę się ponownie wczuć w waszą sensei, więc dzisiejszy film dotyczyć będzie poprawnemu rysowaniu głowy, z frontu. Dodam, że tego jeszcze nie nagrywałam ponownie, to chyba będzie w miarę pomocna wiedza. Wydaje mi się, że słowa wstępu mamy za sobą, więc przejdźmy do rysowania. Warsztat pomocniczy. Do poprawnego narysowania głowy postaci będziemy potrzebowali znajomości takich pojęć jak rysowanie okręgów, prostych linii, pionowych, jak i poziomych, i to właściwie wszystko. Etap pierwszy – szablon. Pojęcia szablonu jeszcze nie było w poradnikach rysunkowych. Są one naszym szkicem wstępnym, a warto z nich korzystać wyłącznie przy rysowaniu cyfrowym, ponieważ w przypadku tradycyjnego rysowania im więcej będziemy maziać po kartce, tym bardziej będzie się ona niszczyć. Dlatego, drodzy uczniowie rysujący na kartkach, postarajcie się, aby wasze szkice były przejrzyste i czytelne, byście jak najmniej musieli korzystać z gumki do zmazywania. Szkic. Zaczynamy od narysowania okręgu, który określa wielkość głowy. Następnie dzielimy owy okrąg dwoma liniami na cztery równe ćwiartki. Kolejno szkicujemy kości policzkowe i podbródek. Dorysuję szyję, aby wspomóc wyobraźnię. Następnie wykreślamy linie pomocnicze, aby ustalić położenie oczu. Oczywiście je opiszę, byście wiedzieli, jak usytuować oczy. Dodam też, iż odległości między liniami poziomymi są zależne od nas samych, a dokładniej, jakiej wielkości mają być oczy. Zapamiętajcie również, iż różnica środka między oczyma ma szerokość jednego oka. Mając całe zaplecze pomocnicze, przejdźmy do narysowania oczu. Dalej nos, który znajduje się na przecięciu dolnej linii poziomej rzęs z linią pionową, która dzieli okrąg na dwie równe części. Natomiast usta określa niżej położona krawędź okręgu. Pora na uszy, ich długość to dokładnie dwie krańce zarówno górnej, jak i dolnej linii poziomej wykreślającej oczy. I tym sposobem szablon mamy przygotowany. Etap drugi. Szkic szczegółowy lub line art. W następnym kroku mamy tak naprawdę dwa rozwiązania. Pierwszy jest dla rysowników tradycyjnych, czyli wy powinniście już w poprzednim szkicowaniu skupić się na szczegółowym szkicu, a teraz zająć się poprawianiem pracy cienkopisem w postaci line artu. Natomiast drugie rozwiązanie dotyczy rysowników cyfrowych, gdzie zalecam w pierwszej kolejności tylko coś tam ogólnie naszkicować,
a na kolejnej warstwie już dokładnie przedstawić to, co chcemy osiągnąć rysując, a dopiero po szczegółowym szkicu przejść do lineartu. Uwaga, powtarzam więc, skupcie się. Jeśli rysujesz tradycyjnie, to od samego początku staraj się mieć czysty i szczegółowy szkic. Natomiast jeśli rysujesz cyfrowo, to podziel etap szkicu na dwa elementy, czyli szablon i szczegółowy szkic. Mam nadzieję, że zapamiętacie, więc pora brać się do roboty. Jako że pracuję na sprzęcie elektronicznym, to pozwolę sobie rozjaśnić szkic, przez co będę miała lepszą widoczność, aby poprawnie i estetycznie wykonać szkic szczegółowy. Pamiętajcie, aby teraz nie korzystać z linii pomocniczych, ponieważ znajdują się one na warstwie rozjaśnionej. Wyłącznie poprawiamy elementy, które są nam potrzebne do następnego etapu rysunku, czyli lineartu. Bąbelki to tyle, ile zaplanowałam na dzisiejszą naukę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a jak nie, to chociaż miło spędziliście ze mną tę chwilę. Dla tych, co czują niedosyt i chcą się nauczyć czegoś więcej, to zapraszam do przyjrzenia fiszek rysunkowych, gdzie dokładniej przedstawiam elementy szkicowania głowy. Znajdziecie je w opisie filmu jako załącznik do odcinka. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Psst, psst, tak między nami. Małymi kroczkami zbliżamy się do rocznicy mojego ponownego powrotu na YouTube'a, w związku z czym przygotowuję małą, mam nadzieję, miłą niespodziankę, ale o tym już niedługo coś jeszcze napomknę. A teraz to już tyle z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!